Jest takie miejsce w Puszczy Kampinoskiej, które nawet za dnia napawa grozą. Opuszczony dom, w którym przed laty miało miejsce makabryczne zabójstwo. My postanowiliśmy wybrać się tam nocą. Witajcie. Ponownie zawitaliśmy na krwawy dom w Puszczy Kampinoskiej, ale tym razem w nocy. Jesteśmy ciekawi, czy po zmroku dzieją się tutaj różne dziwne rzeczy. Albo tak, albo nie. Chcemy w tym filmie to sprawdzić. Zapraszamy. No, klimacik jest, trzeba przyznać. Kogoś tutaj zabili? Tak, właściciela. A jak to się stało? To znaczy, wiesz, on podobno handlował tutaj z ruską mafią i tak mówią, że to właśnie mafia go tu zabiła za jakieś porachunki. No nie wykryto sprawców. Także no taka brutalna dosyć sprawa. Słuchajcie, pierwszy test, jaki sobie zrobimy, to jest test kompasu. Położymy kompas i zobaczymy, czy będzie zachowywał się normalnie, czy też będzie wariował. Zaraz się przekonamy. Kompas jest, położymy sobie go tutaj, zobaczymy, czy coś się będzie działo. Weź lub zbliżenie. Reaguje normalnie. Nie ma czegoś takiego, że kompas się trzęsie, albo że igła lata jak oszalała. Reaguje normalnie. Czyli to jest pierwszy sygnał, jakby tutaj żadnego nawiedzenia nie było, ale spokojnie. Jeszcze tu jesteśmy, jeszcze będziemy działać. Kolejny test, jaki przygotowaliśmy, to jest test Spirit Box. Ja powiem wam, podchodzę do tego sceptycznie i na nic się nie nastawiam. To jest tylko test. Zobaczymy, co wykaże. Dobra, słuchajcie. Ja się na nic nie nastawiam, ale spróbujemy. Czy ta aplikacja w ogóle coś tam tutaj da? Zaczynamy. Czy jest tu ktoś z nami? Czy jest ktoś z nami? Czy chcesz nam coś przekazać? Czy jest ktoś z nami? Jakiś duch? Czy jest z nami były właściciel? Czy... Odezwij się. Słuchajcie, test aplikacji Spirit Box nic nie wykazał. Klimat jest, aczkolwiek nic nawiedzonego tutaj na razie nie ma miejsca. Na razie. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Spędziliśmy tu trochę czasu, ale nie zauważyliśmy niczego nadprzyrodzonego. No,
chcieliśmy sprawdzić, czy się tu coś dzieje. Jak widać, nic się nie dzieje. Tak czy siak miejsce ma klimat. Zapraszamy do jego odwiedzenia. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie suba i łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!